Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam do analizy partii Jana Krzysztofa Dudy z Fabiano Karuaną. Tabela przed tą rundą no, była bardzo ciekawa, nadal jest. Otóż Karuana tracił punkt do lidera, czyli go Z kolei Jan Krzysztof Duda niestety zajmuje ostatnie miejsce przed tą partią. No i nie wyglądało to dobrze i nie wygląda to dobrze generalnie. Przegrał dwie partie z rzędu. Ale zanim analiza, to szybkie przypomnienie o konkursie od Lenovo: można wygrać tablet. Wystarczy na, u mnie na fanpage'u Szachuś, na Facebooku zamieścić zdjęcie lub filmik, jak kibicujecie Jankowi. Będzie wybrana najlepsza kompozycja i tablet może trafi akurat do ciebie. Drogi widzu, drogi kibicu, przejdźmy do partii, która była. Absolutnie fascynująca, emocji było co niemiara. Już śpieszę z analizą i wydarzeniami w trakcie jej rozgrywania. Otóż Janek zagrał E4, Karuana E5, skoczek F3. Oczywiście tutaj trzeba też powiedzieć, że Koruana jest pod większą presją, bo on ma tutaj większe szanse po prostu na awans, a pierwsze miejsce tylko daje możliwość. Gry z Magnusem Karolsenem o Mistrzostwo Świata. Skoczek na C6. No, Janek, oczywiście, tutaj matematycznie raczej nie ma już szans na awans, ale to nie zmienia faktu, że jeszcze zostały 4 rundy do rozegrania, więc jest o co walczyć. Za każde pół punktu jest 3,5 tysiąca euro, za zwycięstwo nawet 7 tysięcy euro. No więc, jedziemy dalej. Goniec zagrał na C4. Goniec zagrał na C5. Partia włoska. Posunięcie C3. Tutaj planujemy zagrać D4 albo D3. To jest teraz takie w modzie Skoczek zagrał na F6. Posunięcie D3. D6 ze strony Karuany. Roszada. Tu się nic wielkiego nie dzieje. A6, A4. Pilnujemy pola B5. Goniec zagrał na A7. Przyczejony goniec na A7. Celuje w F2. Ale pamiętajmy o tym gońcu. Chociaż go tak trochę nie widać. No dobra, widać, widać. Zawodnicy nawet jak nie widzą, szachownicy to wszystko widzą. E, Bieża e1 ze strony białych, tutaj roszada nastąpiła, h3 ogranicza gońca, no to ten goniec sobie wyfrunął na e6, na co Janek od razu wymienił. E, oczywiście nie od razu, tylko zastanowił się oczywiście, no myślał, to nie jest tak, że grali tutaj panowie blica i b4. No, ten ruch pokazuje przestrzeń na skrzydle hetmańskim. Fajna sprawa. Tutaj skoczek zagrywa na, na pole H5. No, i ja powiem szczerze, wolałbym grać te pozycje czarnymi. No, bo jak sobie tutaj odwrócę sytuację, no to mi się szalenie to podoba. Skoczek za chwilę wjeżdża na F4, wchodzi hetman. Goniec pięknie uderza. No, po prostu gram te partie i jestem bardzo zadowolony. Co ciekawe, silnik szachowy ocenia to jako trochę lepszą białych. Taką minimalnie 0,5, 0,60. To w zasadzie jest równa pozycja, no ale jednak tendencja dla białych. Co ciekawe, skoczek z B na D2 i skoczek od razu wjechał na F4. No to skoczek na F1. Goniec musi atakować skoczka, przynajmniej przy okazji Hetman broni też piona. Hetman F6. I tu się pojawia pułapka w postaci np. skoczek na H3, bo jeżeli wybijemy, to Hetman wybija skoczka i pion więcej po stronie czarnych, więc nie możemy na to pozwolić. I Janek po prostu zbija skoczka. Zobaczcie, jaka ciekawa rzecz w szachach, też warto zwracać czasami na to uwagę. Skoczek z G8 ruszył na F6. Jeden ruch, na H5 drugi ruch, na F4 trzeci ruch. A goniec, który nie został wyprowadzony, od razu zbił skoczka na F4. No ale to jest oczywiście też normalne. Tutaj czarne w ten sposób nie straciły zbyt wiele, mimo że tempa do tyłu, ale tu tego nie widać. To jest pozycja OK. Hetman zbił na F4. Moi drodzy, co by było, jakby pionek zbił na F4? Przede wszystkim, no, już nie wygląda to logicznie, bo ciężkie figury są zablokowane na linii F, i to już powinien być poważny argument. A kolejny argument, argument może być taki, że pionek może zagrać na D4 i ten goniec robi się fatalny. Blokada figur w ogóle czarnych, białe stoją, tu wyśmienicie. Stałyby oczywiście, jakby tak było. Jeżeli na przykład E5, próba rozbicia, to wtrącenie B5 byłoby kapitalne. I na przykład po wybiciu skoczek ucieka. Wieża mogłaby zagrać na A4. Żadne przepychanie pionków, żeby otwierać gońca. Skoro już go zamknęliśmy, no to trzeba to przytrzymać, te napięcie. I białe stoją tu, uważam, fantastycznie. Ten skoczek może potem się przerzucić fajnie na przykład na C4. Ale tak nie było. Oczywiście Karolana gra wyśmienicie dobrze. Hetman F4, no to Janek kontruje na skrzydle, ale nie tak, że tutaj będzie jechał, chociaż może, ale przy okazji tutaj jest atak na pole E6, to jest ważne. Karolana zagrywa bardzo sprytne posunięcie, wieża F6. Bardzo mi się to podoba. Ruch przyjemny, spożytecznym, dlatego że broni i próba jakiegoś tam ataku na króla. Tylko, że te skoczki tutaj bardzo dobrze tego króla asekurują, więc. No cóż, silnik tego ruchu za bardzo chyba nie lubi, ale wygląda to po ludzku bardzo dobrze. Posunięcie B5, no wybicie, nie byłoby najlepsze, tu się otwiera linia i... Wieża stoi genialnie na A1 w tym momencie. Po prostu te figury są związane. Znaczy, goniec jest związany, a wieża musi go pilnować. Więc tutaj Karuana zagrywa skoczkiem. Odejście Hetmanem na A2. Wspaniałe posunięcie. Raz, że tu przytrzymujemy atak, a dwa, że bronimy na F2. Ten punkt może być taki newralgiczny i czasami trzeba na niego uważać, gdy celują w niego figury. No więc w tej sytuacji Karuana, no tak jak już mówiłem, napięcie jest duże z jego strony. Mógł sobie na przykład zagrać spokojnie, wierząc na, na F8 i próbować tutaj e, jakoś jeszcze wzmacniać, ale zagrał G5. No i co ciekawe, ruch G5 wygląda groźnie, no bo już widzimy założenia H5, G4 i jazda. Okazuje się, że G5 no, nie jest jakieś wybitnie dobre ze strony czarnych. To jest w ogóle paradoks dla mnie, i to jest ta różnica pomiędzy zawodnikiem 2750 czy prawie 2800. A zwykłym zjadaczem szachowego chleba. No moi drodzy, ruch e, niepotrzebny, dlatego że jest skoczek na H2. Janek rozumie tę sytuację i on jest świadomy tego, że tu ma, tu ma dobrą pozycję. Wieża zagrywa na G6, posunięcie D4, i to jest też częsta reakcja, jak nas atakują na skrzydle. Zobaczcie, tutaj czarne będą chciały jechać pionkami. Jaka jest najlepsza reakcja? Kontratak na drugim skrzydle, lub kontratak w centrum i to właśnie gra Jan Krzysztof Duda. Posunięcie H5, posunięcie G3, skoczki działają w obronie kapitalnie. Tutaj Tigran Petrosian biłby na pewno brawo. Hetman zagrywa na F6 i wieża AD1. Ostatnia figura weszła do gry, przy okazji oczywiście jest wzmocnienie punktu D4. Wiesz jakie 7 ze strony Karuany na co król H1, w ogóle kapitalne zagranie Dudy. To jest zagranie bardzo, bardzo trudne. Ja w ogóle e, przepraszam za, za tą ekspresję, ale e, podnieta mnie tutaj wzięła po tym ruchu. No <laughs> Brzmi to dziwnie, ale e, ten ruch jest genialny, uważam. Za chwilę. Za trzy posunięcia wyjaśni się dlaczego. Nie będę zdradzał. Zaraz pokażę wam, dlaczego Król h jest tak dobrym posunięciem, choć wygląda bardzo to dziwnie. I teraz tak, wieża zagrywa na F8, Janek wybija na E5 jest wybicie i H4 widzimy założenie teraz króla na H1. Zobaczcie, że Karuana zbił teraz pionka. No nie można odbić skoczkiem, bo tutaj jest po prostu bicie i robi się bardzo niebezpiecznie, więc trzeba odbić pionkiem i widzimy, że nie ma króla na G1, a za chwilę wchodzi wieża na G1 i to jest fajne. Ale zwróćmy uwagę i sprawdźmy, czy G4 byłoby dobre. No i znowu z założenia, że wieża nie ma gry, no nie może to być dobre posunięcie i tutaj skoczek G5, ale musimy zwracać uwagę na to, że tu może paść pionek. Czy można zbić? Gońcem nie można, bo wieża f1, wiążemy gońca, robi się bardzo źle czarnymi, więc w tym układzie jak zbije hetman, no to ten ruch przegrywa. Dlaczego? A dlatego, że hetman e6, szach. Po król h8, hetman h6 i po król g8, wieża f1, można składać bierki czarnych. Pozycja jest opłakana, przegrana, po prostu jest przegrana. Więc w tym układzie... Czarne zbiły tutaj. Pionek zbił na H4 i goniec zagrał na C5. Troszeczkę aktywniej, ale to nie ma znaczenia, czy goniec stoi tu, czy tu. Chyba większego znaczenia nie ma. Wieża i tak gra na G1. Goniec D6. Obrona pionka. Ok, no taki big pion można powiedzieć. Goniec jak pionek, tak naprawdę. I skoczek zagrywa na G5. Bardzo dobrze to wszystko wygląda u białych. Tutaj król zagrywa na H8. I Hetman Edwa. No dobrze, jest to ruch poprawny, jest to ruch dobry, jest to ruch, który daje przewagę, który da, dalej utrzymuje przewagę, bo przewaga białych jest zdecydowanie, patrząc ludzkim okiem, tutaj się trochę poprawię, fantastyczna i widoczna. Tylko, że w tym momencie trochę odnóg będzie i pokaże, że Janek mógł tu praktycznie partii już wygrać, grając skoczek E6. I zwróćcie uwagę, co mogłoby się stać. Są widły na wieżę, jedną i drugą, więc wieża raczej by wybiła na G1. Wieża by wybiła. I tutaj może Janek się obawiał takiego ruchu jak Hetman F7, bo zobaczcie, że jest atak na wieżę. Yy, I po Hetman F7 nie ma się czego bać. Tego, związa tego związania nie ma się w ogóle co bać. Hetman E2. I okazuje się, że po wybiciu na E6 jest Hetman H5. No i tutaj jest mat. Więc skoczek byłby w tym momencie po Hetman E2 nietykalny. Ale na przykład, co by było po wieża G8? Po wieża G8 tutaj byłaby prosta wymiana. Król by wybił i w tym momencie można zagrać skoczek G5 z szachem. Pionek więcej, jest atak, puste pola, pozycja jest kompletnie wygrana białymi. No tak nie było. E, tak nie było, było w partii inaczej. Hetman zagrał jednak na E2. E, tutaj Karuana Hetman G6. Wieża D3. Bardzo fajne posunięcie, które daje możliwość zagrania wieży na G3 i bardzo niebezpieczna sytuacja po stronie czarnych się robi. Karuana wybił. Tu z miejsca się bije takiego pionka, ale Janek tego nie zrobił. I słusznie zagrał wieżą na G3. Są groźby. Bić tutaj nie wolno, no bo jest skoczek A6 z partii, Więc Hetman zagrywa na E8. I co gra Jan Krzysztof Duda? Janek tutaj myślał, w ogóle w tej sytuacji Karuana miał trochę mniej czasu, dokładnie nie pamiętam ile minut, ale około 5-6 minut na 15 Janka, więc do kontroli do 40 ruchu jeszcze trochę brakowało, więc trzeba było zagrywać posunięcia w miarę szybko. Tutaj Janek zbił na b5. No niestety, że zbił na b5. Nie jest to najlepsze posunięcie, ale to jest cały czas przewaga białych. Dlatego mówię nie najlepsze posunięcie, bo wchodzi fajne kopyto. Moi drodzy, Janek tę partię mógł wygrać w tym momencie następująco. Skoczek na e6. Widły. No Hetman nie zbije, bo jest po prostu bicie wieży i jakość więcej jest po partii. Jeżeli wieża by zbiła na g3... To wieża na G3, jak Hetman zbija, to jest znowu mat, ta sama historia. No więc tak zrobić nie wolno. Więc po biciu na G3, na przykład wieża G8 z opcją wymiany. I tutaj można byłoby zagrać kapitalny ruch. Może Janek nie widział odpowiedzi w tej sytuacji, jak Hetman F3. Najlepsze posunięcie w partii mogłoby nastąpić, bo po biciu o dziwo jest Hetman F6, z szachem, no i tutaj po krugie 8 po prostu odbijamy wieżę, nie dość, że pionek więcej to jest kapitalny atak i świetnie to ustawione, ale pójdźmy dalej no bo to też nie jest takie łatwe dużo do liczenia, dalekiego liczenia i teraz po hetman f7 dalibyśmy szacha Krucha 7 nie działa, bo skoczek g5 i można się żegnać z hetmanem, no więc teraz po gonie c 8 po prostu wracamy z szachem i trafiamy tutaj w dwa piony w tym momencie po królu h7, prosta wymiana i bijemy na h5, a w następnym ruchu po prostu zbieramy kolejnego pionka. Trzy pionki więcej, no tutaj białe by dały radę. Oczywiście po drodze trzeba pamiętać o zbiciu pionka na b5. No cóż, tak nie było, to byłoby dosyć łatwe. Zobaczcie, jak skoczek jest fajnie ustawiony przy królu, który pilnuje bardzo ważnych pól i hetman tutaj nie może skontrować. To jest świetna E, świetne ustawienie e, obronne białymi, no cóż e, Janek zbił jednak pionka na B5, e, na co czarne zagrały wieżą na E6 e, bronią się i taki dziwny ruch Hetman F1 e, tutaj nie wiem, tutaj Janek trochę jakby plącze e, pozycję jakby daje szansę przeciwnikowi niestety, e, no jakie tu ruchy można było wykonać, ciężko powiedzieć, bardzo ciężko powiedzieć może C4, e, może Hetman D3 ja tego nie rozumiem nie będę nawet tego komentował, bo się na szachach na tym poziomie nie znam. E, oczywiście trzeba było się oczywiście zagłębić troszeczkę i pomyśleć, no ale Janek miał plan. E, lepiej mieć plan e, troszkę słabszy i go realizować niż nie mieć planu w ogóle i stać jak. ta wołowa wiecie o co chodzi. No dobra, po Hetman F1 jest B6, Hetman G2, no takie działko. Rzadko spotykane w partiach na tym poziomie i się zdarzyło. E, żeby była jasność. Tutaj białe nadal mają dobrą pozycję, to jest też przewaga około plus jeden białymi na ten moment, jak to analizuje I tutaj Hetman zagrał na f8, Hetman na h3, czyli atak na pionka, Hetman g8 i wieża z jedynki na g2. Bardzo ważne posunięcie, żeby ten Hetman bardziej wzmocnił obronę wieży po odejściu skoczkiem w pewnym momencie, już jakieś tam kombinacje grożą. No więc w tej sytuacji tutaj zagrał skoczek na b7. I Janek właśnie te kombinacje zagrywa, ale nie jest to ruch skoczkiem na E6, tylko skoczek H7. Genialne zagranie, w ogóle kapitalny ruch. Zobaczcie, że nie można tego skoczka w ogóle tknąć żadną figurą, bo tutaj leci albo wieża, albo hetman. Wspaniałe zagranie. Tylko że Karolina zagrał wieżą z F na G6 i Jankowi mina zrzedła. Nie widział może takiego ruchu. No, bił się z myślami, o co tutaj chodzi, ale wiecie co? Nasz mistrz pokazał wielką klasę, gdyż był bardzo blisko wygranej, to się czuje w pewnych momentach, i nie docisnął gościa, ale zagrał najlepiej jak mógł w tym momencie. Wymienił jedną wieżę i wrócił skoczkiem. To nie jest przyznanie się do błędu, to jest cały czas dobra pozycja białymi, tylko to tak psychologicznie działa, że wiesz, że już wygrywasz, już wygrywasz, już coś tam było, nie docisnąłeś i musisz dalej męczyć. W tej sytuacji wieża zagrała na F6 i tutaj Janek, no to jest w ogóle Mistrzostwo Świata. Jedyny ruch, który daje, no daje możliwość szybkiego zwycięstwa, może nie szybkiego, ale zwycięstwa, w ten sposób to ujmę. Piękne zagranie F4. Kapitalny ruch. To w ogóle rozbija system. Karuana miał bardzo mało czasu na zegarze, musiał szybko reagować i zagrał skoczkiem na C5. Co by było, jak Pionek by zbił tutaj na F4? Otóż rewelacja E5. Widełki, goniec musiałby odbić i Hetman F3. Okazuje się, że wisi skoczek i wisi Pionek z przegraną pozycją. Tutaj białe wygrywają bez żadnego problemu bez żadnego kompletnie problemu. Nawet pionek nie idzie za mocno, bo skoczki kontrolują pole F3 genialnie. No, ale Karuana zagrał skoczkiem. Na co Janek zbił, pionek zbił, i skoczek na F3 wrócił. Zobaczcie, jest atak na Hetmana. Podwójne uderzenie e, również na gońca. Białe zdobywają figurę. Ale to nie jest takie proste. Zobaczcie, co się działo dalej. Hetman, a, hetman na A8. No, skoczek wziął gońca, bo musiał. I skoczek wziął na E4. No, i w tym układzie skoczek z H na F3. Troszkę te skoczki zaczynają białe funkcjonować lepiej, ale jest szach. Więc król na Hadwa, żeby skoczek nie miał jakiegoś tam przypadkowego szacha, trzeba uważać na takie ruchy, bo tu się partia mogłaby szybko skończyć. Znaczy w tej sytuacji akurat nie ma wygranej czarnymi, bo król G2 i tu jeszcze wisi wieża, ale już tak naprawdę. Silnik mówi Remis, no tutaj się nie zagłębiam, nie można sobie dać widełek w ten sposób, w taki prosty sposób dać. Król H2. W tym momencie Hetman zagrywa na c1, jakaś opcja szacha na f4 istnieje. Na co białe, na co nasz zawodnik zagrywa skoczek d3. Nie pozwala zagrać Hetmanowi. Bardzo ładne posunięcie i teraz w tym momencie Hetman zbił pionka. I tutaj, no tutaj można było zagrać ciekawe, ciekawy, ruch. Można było zagrać skoczkiem z f na e5. Tak nie było, ale pokażę tylko krótką odnogę. Otóż po na przykład Hetman d4 Wieża mogłaby zagrać na A2. Ta wieża łapie super aktywność. Trzeba oczywiście to liczyć, bo król jest niby odkryty, ale jeszcze pola się bronią. I poskoczek na przykład na F2 hetman G3, bo tu grozi teraz wieża A8 wieża A8 z matami. Na G8, troszkę podciągnę strzałeczkę. I po skoczku G4 wymianie. Hetman mógł zbić na c7, wiszący skoczek, ale zobaczcie, tu jest koniec partii, bo tutaj wieża wchodzi za chwilę na a8, a jak wieża zagrywa na f8 z obroną, no to wystarczy hetman e5 i zobaczcie, tak długi wariant, uproszczenie i to jest, no to jest oczywiście bardzo łatwa wygrana białymi. Mogłaby być oczywiście, ale tak nie było. Wieża zagrała od razu na a2, czyli bardzo podobny sposób. Karuana zagrał skoczkiem na f2. Wieża wybiła, czyli ta wieża już nie podziałała z tamtej strony. Bo tutaj, jak skoczek by wybił, no to jeszcze Hetman F3 to też dobra pozycja. Oczywiście białymi, ale jednak trzeba uważać. Janek czujnie i spokojnie wybił wieżą. Hetman zbił i Hetman G3. Bardzo łatwe posunięcie, broniące bardziej figur. I grozi wieża G2 z matem. Więc Karuana musi zagrać Hetmanem na D6. Wymienić Hetmany po prostu musi. I tu nastąpiła wymiana po chwili namysłu. Janek zagrał królem do centrum. Bardzo ważna kwestia. W ogóle ta pozycja technicznie jest wygrana białymi na tym poziomie. Powierza F5. Wieża zagrała na D2. Wieża zbiła pionka. Wieża D6. No i tutaj Karuana już podszedł królem. Już nawet pionkiem nie zagrywał, bo nawet jest szach i wzięcie tego pionka. Więc podszedł królem. Co jest ważne, wieża zbiła pionka. Wieża B4 odcina króla. Wieża E5, atak na pionka Król H6 i wieża D5. Chodzi o to, żeby tutaj dzwonić miejsce dla skoczka. W razie czego wieża B1, skoczek D4 zagrał w tym momencie, bo tutaj też fajna placówka na F5 się pojawia. Wieża G1, Król F4. I w tej sytuacji, moi drodzy, Karuana poddał partię. Janek zwycięża pierwszą partię w turnieju kandydatów. No, było, jest to w dziesiątej rundzie. Długo kazał na to czekać, ale bardzo się cieszymy. Odbił się. Mam nadzieję, że teraz pójdzie z górki końcówka. Presja zeszła pewnie jeśli chodzi o awans, niestety, ale no trzeba walczyć do samego końca, oczywiście. Piękne zwycięstwo Karuany. Choć bardzo lubię Karuanę, bo uważam, że on zasługuje na ten tytuł Mistrza Świata. Niestety, Magnus jeszcze jest chyba lepszy mimo wszystko, ale co by się działo? Bo zobaczcie, że tu powierza G4. Odchodzimy królem i nie można zbić pionka, bo skoczek F5, no i to jest partia gładziutka, no widełki wiadomo. Więc piękny efekt końcowy. Janku, gratulujemy i dziękujemy Ci za te emocje, bo na streamie to było bardzo, bardzo gorąco. Dzięki za uwagę i do następnego odcinka.